ludzie, w jaki sposób muszą być przymusowo szczepieni. News z wczoraj. Turcja wprowadza własne CBDC, które będzie połączone z cyfrowym ID. Wszystko idzie w kierunku tego, by ten pieniądz przestał być faktycznie pieniądzem, tylko został jakimś środkiem płatniczym, ale żeby stracił funkcję pieniądza. Wiedzą, że nic nie zrobią, ich pieniądze zostaną zbrożone, będzie to kara na przykład za protest, który był nielegalny. Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Daniel Jankowski, dzisiaj moim i Waszym gościem ponownie Fil Konieczny. Cześć Filip. Witam Ciebie, witam wszystkich. Słuchajcie, jesteśmy po dwóch live'ach z Filem Koniecznym. Dostaliśmy 10 lat na to, jak przejść kolejną chosę. Rozmawialiśmy też o dołku bitcoina. Przed nami trzeci i ostatni live. Live będzie. W ten czwartek, czyli 3 listopada o godzinie 20. Poniżej macie szczegóły do zapisu, a będzie on dotyczył tematu, który jak kilka lat temu Filgo go poruszał, to ludzie się śmiali, a teraz niestety powoli staje się faktem. Będzie dotyczył CBDC, a jego tytuł to y, kiedy zabierze nam wolność, jak uniezależnić się od globalistów. Więc zapraszam wszystkich na live'a poniżej link do zapisu. Ja dzisiaj będę zadawał pytania filowi, które padają od Was. Oraz te, które przygotowałem w kontekście właśnie rozwinięcia tematu CBDC, bo często o to pytacie: jest to taki temat, który bardzo często wraca w momencie, kiedy inne państwa niż te, które do tej pory. Już się deklarowały, deklarują się i mówią, że zaczynają nad tym pracować. Więc, Filip, przechodząc już do konkretów, pierwsze moje pytanie, które tyczy się tematu CBDC, dlaczego ten temat powinien być dla nas istotny z perspektywy finansów, jak i z perspektywy wolności? Jakbyś mógł tak w takich kluczowych słowach podsumować? Generalnie już od jakiegoś czasu dużo teorii spiskowych staje się faktem. Mnie osobiście już zaczyna troszeczkę śmieszyć to, że są osoby, które dalej wyśmiewają teorie spiskowe, ponieważ już tyle rzeczy, o których się mówiło wcześniej, stało się faktem, że wręcz jest to no już, już troszeczkę śmieszne powoli, że część osób dalej mówi o czymś takim jak teorie spiskowe. Mieliśmy teorię spiskową o wirusie, mieliśmy teorię spiskową o tym, że ludzie w jakiś sposób muszą być przymusowo szczepieni. Swoją drogą, w filmie Szachmat dla Ludzkości z 2001 roku już o tym mówiono. Teorią spiskową były paszporty. Tutaj w przypadku tej choroby, które przemienią się w cyfrowe ID, swoją drogą News z wczoraj Turcja wprowadza własne CBDC, które będzie połączone z cyfrowym ID. Czyli każdy będzie miał ID, na którym będzie napisane, czy przyjął jakąś dawkę, czy nie przyjął, tam będzie trzymał też swoje pieniądze. To wszystko będzie można blokować, mrozić, jeżeli ktoś pójdzie na nie ten protest, co trzeba. I też zdarzają się osoby, które mówią: Nigdy w życiu rząd na coś takiego by się nie, 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 nie zgodził, nie posunąłby się do czegoś takiego, żeby ludziom mrozić pieniądze. No, tak się składa, że w Kanadzie już to zrobiono bez CBDCs i jeżeli ktoś prześledzi sobie to, jak mniej więcej ewoluował pieniądz w historii świata, to tak naprawdę wszystko idzie w kierunku tego, by ten pieniądz przestał być faktycznie pieniądzem, tylko został jakimś środkiem płatniczym, ale żeby stracił funkcję pieniądza, nośnika wartości i całkowicie opierał się na, na powiedzmy zaufaniu. Do rządzących, którym moim zdaniem nie można ufać. I tak też, gdy mieliśmy początkowo złoto, potem zamieniono kamyki złota, chociażby na złote monety, co było poniekąd ułatwieniem, ale potem te złote monety zaczęto rozwadniać, dając tam inne metale następnie stworzono chociażby papierowy pieniądz, który miał odpowiadać ilości złota, którą chociażby trzymamy, i wprowadzony został tylko po to, aby powiedzmy ludziom było łatwiej dzielić złoto, a następnie gdzieś tam odeszliśmy od tego parytetu złota, odeszliśmy od, od tego, że pieniądz musi mieć pokrycie w złocie, i stał się pieniądz pieniądzem fiducjarnym, czyli pieniądzem, gdzie to my ufamy rządzącym, że. Faktycznie ten pieniądz ma taką wartość, jaką rządzący mówią, że ma, ale dzięki temu, że odeszliśmy od parytetu złota, no to też powiedzmy, ten pieniądz całkowicie zaczął tracić na sile nabywczej, ponieważ można było go drukować o wiele, wiele więcej czyli powiedzmy, to był krok wyżej, krok do przodu, albo powiedzmy, półka wyżej, niż chociażby rozwadnianie monet złotych za pomocą innych metali. Tutaj po prostu można dodrukować, nie używając niczego więcej poza dodatkowym papierem. No, i tak też doszliśmy do etapu pieniądza elektronicznego, ale jednocześnie posiadając gotówkę. No, i tutaj jeszcze jesteśmy na etapie takim, że o ile sama gotówka, o ile pieniądze fiducjarne nie są idealne, ponieważ nie mają pokrycia w złocie, ponieważ można ich dodrukować ogromną ilość, o tyle plusem takiej gotówki jest chociażby to, że możemy wymieniać wartość między sobą bez wiedzy rządzących czy też banków, czyli możemy zapłacić komuś i żaden urzędas o tym nie wie. No, i to też przeszkadza globalistom, przeszkadza rządzącym, i chcą po prostu od tego pieniądza odchodzić, wprowadzając CBDC, czyli to jest skrót od Central Bank Digital Currencies, czyli cyfrowe waluty banków centralnych. I to też była teoria spiskowa. To też była teoria spiskowa, że coś takiego będzie miało miejsce, że to coś będzie połączone z cyfrowym ID i będziemy mieli cyfrowe portfele. No, i cóż. Okazuje się, że to już nie jest teoria spiskowa, i tutaj, tak jak powiedziałem, informacja z wczoraj. Turcja wprowadza własne CBDC, które będzie połączone z cyfrowym ID. I teraz, jeżeli nie będzie gotówki, ja wszystkich zachęcam do tego, by płacili gotówką jak można. To jest ta nasza walka o to, by ta gotówka została zachowana. Przyzwyczajmy się też do tego, żeby płacić gotówką, przyzwyczajmy innych, że ta gotówka jest w obiegu, ale wydaje mi się, że ten niewielki wysiłek, jak pójście do bankomatu i wypłacenie gotówki po to, żeby później nią płacić, no jest wart naszej wolności. A chodzi tutaj po prostu o to, żebyśmy mieli możliwość w dalszym ciągu. E, chociażby płatności anonimowych, e, a bez, bez gotówki e, taka, taka, taka możliwość po prostu zostanie nam zabrana i wtedy będzie można dojeżdżać każdego obywatela, chociażby za to, że ma inne zdanie niż rządzący, chociażby, że poszedł na nie ten protest, co trzeba. Także o tym będę mówił. No i między innymi kryptowaluty są jakby e, Rozwiązaniem też, jeżeli, jeżeli ta gotówka byłaby zabierana, to oprócz gotówki, drugą taką opcją do anonimowych płatności są właśnie kryptowaluty, ale kryptowaluty kupione anonimowo i odpowiednie też kryptowaluty. No właśnie. Myślę, że teraz już nikt się z tego nie śmieje, tak jak ty powiedziałeś na początku o tych teoriach spiskowych pokazałaś powagę tego tematu, dlatego zapraszam wszystkich na live'a, który odbędzie się w czwartek, 3 listopada o 20, link poniżej. I jak opowiadałeś o tych wszystkich rzeczach, to takie dwie, jakby dwa tytuły mi się skojarzyły przyczynami. Pierwszy to jest film Wyścig z czasem, In Time to jest nazwa po angielsku tego filmu, a drugi to jest temat dotyczy książki pana Janusza Zajdla Limes Inferior. Dla tych, którzy chcieliby trochę bardziej wejść w temat, zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje, no to oczywiście te filmy, ten film, ta książka myślę, że fajnie pokazują taką no, apokaliptyczną. Wizję tego, o czym mówisz, no ale jak to się mówi, nie będzie na pewno kolorowo, jak to zostanie wprowadzone. Nasza wolność zostanie bardzo mocno ograniczona i swoboda w ogóle, co za tym idzie. Ja teraz chciałbym zadać pytanie, które bardzo często do nas trafia, w związku z tym, że jesteśmy w trakcie sprzedaży Twoich mentoringów. Pytanie tyczy się tego, czym będzie, różniła się, czym będzie różnił się mentoring przez te 12 miesięcy od bieżącej działalności fila na YouTubie. Gdybyś mógł pokazać tą różnicę, bo wiele osób o to pyta, jeżeli chodzi o sam mentoring, to powstał on raczej dla inwestorów, którzy albo są nowi na rynku i nie mają, nie mają czasu na to, by nadrobić te wszystkie informacje, całą wiedzę, doświadczenie i gdzieś tam poniekąd mogą postawić na koniecznego, który jakoś będzie tą, tę, tę hossę potencjalną starał się rozgrywać. Zobaczymy, jak to się uda. Ostatnia była rozegrana. Wydaje mi się, że dosyć dobrze. Druga rzecz to jest dla ludzi, którzy po prostu nie mają czasu na to, by chociażby śledzić rynek, bo są zajęci swoim biznesem, swoją pracą i, i tam zarabiają pieniądze. Jednocześnie chcą mieć powiedzmy ekspozycję na rynek kryptowalut bez siedzenia po 8, 10, 12 godzin dziennie i śledzenia tego rynku. Jeżeli chodzi o sam produkt, no to tutaj bardziej chciałem podejść do tematu na takiej zasadzie, jakby ktoś zatrudnił fila koniecznego i fil konieczny, gdzieś tam, gdzieś tam takiej osobie powiedzmy pomagał swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, którą zdobywałem latami. Planuję robić specjalne livey, livey ze mną, gdzie będzie można zadawać mi pytania, livey ze mną i gośćmi, gdzie będzie zadawać, można zadawać mi pytania i gościom. Planuję także robić aktualizację danych łączeń, dokładnie takie, jakie robię na YouTube. Że na YouTube robią je powiedzmy raz na miesiąc bez jakichś moich przemyśleń. Tutaj one będą o wiele, wiele częściej. 3, 4 razy, może 5 nawet razy w ciągu miesiąca. Zobaczymy, jaka będzie potrzeba. Gdzie przez Powiedzmy ten cały, cały, cały cykl, będę starał się przekazywać także moje przemyślenia, ponieważ wiele rzeczy gdzieś tam może po drodze pójść nie tak, albo może pójść w naszą, w naszą stronę, gdzieś tam, gdzie będzie nam po drodze i będziemy mogli chociażby jeszcze więcej na tej hoście ugrać, ale będzie trzeba reagować szybko, bo na przykład będą jakieś wydarzenia, bo na przykład będą pojawiały się okazje, także gdzieś, powiedzmy, dzięki temu mentoringowi, ktoś, kto będzie chciał z niego skorzystać, będzie mógł wiedzieć, co w danym momencie na temat danej sytuacji na rynku, w oparciu o to, co dzieje się na świecie, myśli fil konieczny i jakie ruchy podejmuje, czyli jakie kryptowaluty kupuje, kiedy kupuje, jak wygląda jego portfolio, krok po kroku, jak te ruchy wyglądają. Także wydaje mi się, że to będzie taki. Kiedyś w szkole, jak mi się nie chciało czytać lektur, były takie bryki, ściągawki. Więc wydaje mi się, że to będzie coś na wzór właśnie takiego bryku, ściągawki, gdzie powiedzmy, będzie można w bardzo szybki sposób nadążać za tym, co ja robię na rynku kryptowalut. Dziękuję. Przejdę do kolejnego pytania odnośnie CBDC. Jaką rolę ma odegrać CBDC w zaplanowanym wielkim resecie? Trochę o tym mówiłeś, ale jakbyśmy teraz się mogli na tym skupić precyzyjnie. No to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o CBDC, no to główną rolą CBDC jest danie jeszcze większej kontroli rządzącym, a zabranie wolności obywatelom. To jest główny zamiar. Tak naprawdę, rządzący. A raczej globaliści do tego, by już przejąć pełną kontrolę nad ludźmi, potrzebują pełnej kontroli nad pieniądzem. I nie mają tej pełnej kontroli nad pieniądzem, póki jeszcze istnieje gotówka. I nawet patrząc na chociażby te wszystkie. Powiedzmy, zmiany rządów na świecie, na pucze różne, na obalanie różnych dyktatorów czy też rządzących, no to to wszystko odbywało się gdzieś w podziemiu, właśnie dzięki gotówce, dzięki temu, że powiedzmy jakieś opozycje były, były sponsorowane, czy to za pomocą chociażby pieniędzy obywateli, czy to za pomocą pieniędzy z innych państw, które, które miały w interesie to, aby rządził ten, a nie inə Przywódca, ale generalnie to wszystko opierało się na gotówce. I teraz, jeżeli chociażby nawet zobaczmy naszą Polskę, tak, czyli ta udawana walka z komuną, <laughs> Solidarność, chociaż oczywiście nie mówię, że cała Solidarność, tak, ale tutaj pewne bolesławy zostały podstawione po to, aby było tak, jak miało być i by komuniści dalej mogli rządzić, ale nie oficjalnie, tylko gdzieś tam za plecami. W każdym razie ta cała Solidarność, cały ruch był sponsorowany gdzieś tam przez obywateli, potem gdzieś tam przez e, m, Zachód, e, no ale jednak, jednak gdzieś tam, mm, gdzieś tam, gdzieś tam udało się. Komunistom wygrać tę walkę, mimo iż obywatele myśleli, że ta walka została przegrana, tak czy siak, no to było sponsorowane za pomocą gotówki. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy rządzących, rządzących na wzór Kanady, którzy na przykład za to, że idziemy na protest przeciwko rządowi, blokują nam nasze konta, no i nie mamy na przykład gotówki, nie mamy możliwości walczyć, no to całkowicie to jest taka kastracja dzięki CBDC z obywateli. Wiedzą, że nic nie zrobią, ich pieniądze zostaną zmrożone, będzie to kara na przykład za protest, który był nielegalny, bo rząd nie pozwolił na protest przeciwko rządowi. No i teraz co? Co zrobi taki obywatel? No, nic nie zrobi. Patrząc nawet po tym, co robili policjanci. Zobacz, maski, kagańce na ryju były nielegalne, mandaty były śmieszne. A gdzieś tam policjanci chodzili i te mandaty wlepiali, wiedząc, że to jest nielegalne, wiedząc, że jak obywatel się odwoła, to sąd to odrzuci. Ale dlaczego to robili? No bo byli trzymani za mordę przez rządzących i wiedzieli, że szef gdzieś tam na komendzie każe im wystawić tyle i tyle mandatów, target muszą zrobić. No i za przeproszeniem skurwili się po to, aby, aby, aby trzymać. Pracę, tak? Czyli dokładnie to samo robili co SS-mani w obozach koncentracyjnych, tak? Też wykonywali tylko i wyłącznie rozkazy. I gdzieś tam ta policja straciła to, na co cały czas pracowała, na ten, ten, ten szacunek, na który pracowała. Tak naprawdę stając przeciwko obywatelom po drugiej stronie, po, po, po stronie barykady rządzących, a zrobili to, gdy na przykład ta gotówka jeszcze istnieje, gdzie można pójść do innej pracy i tak dalej. No to teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tylko i wyłącznie istniały pieniądze cyfrowe. Tak, i dostajesz karę w postaci bana. I umierasz z głodu, albo gdzieś tam lądujesz. Więc rządzącym bardzo mocno na tym zależy, i widać już, że kraje po prostu wprowadzają CBDCs krok po kroku. Już połowa świata pracuje nad CBDCs. No i pytanie, czy ludzie na to pozwolą? Czy będą na tyle głupi, hmm. Że, hmm. że przejdzie to bez jakichś większych protestów? Czy gdy jeszcze będzie okazja wypieprzenia rządzących, którzy chcą to wprowadzić, to zrobią? Czy po prostu ulegną? Dlatego ja. Jak, jak najbardziej zachęcam wszystkich do tego, by płacić gotówką, gdzie się da. To nie jest, to nie jest jakaś, powiedzmy, ciężka rzecz, żeby pójść do bankomatu, wypłacić gotówkę i płacić chociażby dla samego faktu gotówką kiedyś ludzie dla wolności ryzykowali życie więc wydaje mi się że trud <tut> w postaci pójdę do więc, więc wydaje mi się że jeżeli ludzie ludzie ryzykowali kiedyś życie dla wolności to to tak naprawdę gdzieś tam pójście do bankomatu dla wolności nie jest jakimś tam wielkim wielkim wysiłkiem CBDC tak naprawdę planowane są na 5, maksymalnie 7 lat i, i, i gdzieś będziemy już je mieli. Pamiętam odnośnie e, tych służb, nazwijmy to, o których mówiłeś, jak lecieliśmy, już nie pamiętam, gdzie my tam lecieliśmy i na lotnisku, oczywiście przyjechał do nas e, Pan, nie pamiętam czy oni to jeżdżą, zapomniałem, z Segwayami takimi, e, no i mówi, że proszę włożyć maseczkę i pamiętam wtedy jak ty tak do niego się zwróciłeś takimi słowami. Powiem coś panu, ale niech pan nikomu nie powtarza. Nie mogę nosić maseczki. I pamiętam, że wtedy on powiedział, okej, okay, ale zaraz przyjdzie policja. Więc myślę, że niewiele potrzeba do tego, aby taka pełna inwigilacja nas weszła w życie. No, niedaleko patrzeć, czy we Włoszech, czy w innych krajach, jak to sąsiad, sąsiada, jak to się mówi, podpierdziela. Ale, może zostawmy te tematy już na Twój live. Tam też będzie jak zawsze możliwość zadawania pytań. Ja bym teraz chciał wrócić do takiej jednej rzeczy, którą, o którą też bardzo często osoby, które do nas piszą, na maila pytają. Pytanie brzmi następująco: tytułem z niego maila i to pytanie się bardzo często powtarza. Czy mogłabym dostać ci jasną informację, czy strategia doboru i czasu wchodzenia w Alty będzie zmieniona względem ostatniej? Oj tak, na pewno będzie zmieniona chociażby o psychologię, która narosła na podstawie ostatniego cyklu. Generalnie, tak jak już powiedziałem w ostatnim live, bardzo fajny tytuł z książki: Jak straciłem milion dolarów na giełdzie, brzmi on następująco. Strategia, która umożliwiła sukces, jest już przestarzała i, 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 i wszyscy o niej wiedzą. Więc, generalnie, to, że gdzieś tam nam się udało faktycznie w dobrym momencie przejść w coiny i one zaczęły właśnie w tym momencie rosnąć więcej niż Bitcoin. No to była właśnie strategia oparta o psychologię, ale teraz, jak już ludzie wiedzą, że mniej więcej altcoiny rosną w tym momencie, no to zapewne będzie trzeba wchodzić wcześniej. A pytanie jak wcześniej, no to już trzeba będzie obliczyć na podstawie wzrostu altcoinów względem wcześniejszych cykli i gdzieś tam podjąć decyzję, kiedy wchodzimy w altcoiny. Dodatkowo też to, jakie altcoiny wybieraliśmy, czyli na podstawie psychologii mieliśmy powiedzmy kilka założeń. Też trzeba będzie troszeczkę skorygować. Ja mam taką jedną, może dwie wisienki na torcie, które dodam. Na pewno jedną zobaczę i jeszcze, jeszcze drugi, powiedzmy, taki taki element, który gdzieś tam będę chciał zmienić, bo wydaje mi się, że będzie można odrzucić pewne altcoiny, które rosły mniej i dzięki temu wygenerować średni zysk większy na. Na tych pozostałych altcoinach. Także oczywiście, że tak. I teraz ja oczywiście nikogo nie namawiam do tego, aby kupował mój mentoring. Macie całą strategię, jak moim zdaniem należy przejść. Hostsem w każdym live podaję 10 punktów, jak moim zdaniem należy to przejść. Natomiast gdzieś tam, jeżeli ktoś nie chce na przykład takiego mentoringu, ktoś nie potrzebuje, ktoś nie ma takich środków na to, bo nie każdy musi mieć, no to też musicie usiąść na tyłku i się zastanowić. Jak teraz zareagują inwestorzy na podstawie tego, co wydarzyło się wcześniej? Czyli jak ta psychologia, psychologia zadziała? I na tej podstawie musicie dostosować swoją strategię? Użyłeś też yy, chyba odpowiedzi na pierwsze pytanie od, od naszych czytelników, użyłeś takiego stwierdzenia, że dosyć dobrze rozegrana hossa. Ja pamiętam, że my to liczyliśmy, no bo i na potrzeby tutaj aktualizacji i prowadzenia grupy w, w swoim szkoleniu, ale też później tak prywatnie to liczyliśmy. No i dosyć dobrze rozegrana hosta w przypadku fila, tam było chyba powyżej 14 razy pomnożony kapitał i prawie 60 razy przy takiej opcji, gdyby faktycznie wszystkie ruchy były wykonane przez, przez osoby, które, które miały dostęp do wiedzy, więc to tak tylko doprecyzowując, co znaczy dość dobrze rozegrana hosta względem fila. Ale przejdźmy jeszcze do teraz do samego bitcoina i do CBDC. Czy nie uważasz, że adopcja bitcoina i innych kryptowalut przez banki i instytucje przyspieszy wprowadzenie w ogóle CBDC? Jest taka teoria, która mówi, że w ogóle Bitcoin powstał po to, aby wprowadzić CBTCs, żeby ludzi przyzwyczaić do CBTCs. Nie chcę się za bardzo w to wierzyć, nie pasuje mi to. Z tego względu, że uważam, że ludzie są po prostu na tyle głupi, że bez Bitcoina by to zostało wprowadzone. Dlatego trzeba uświadamiać tych ludzi, którzy w miarę, w miarę, w miarę są inteligentni obudzili się, wyszli z Matrixa, ponieważ jest nas 10-15 dobry, przy dobrych wiatrach, jak będziemy uświadamiali innych 20%, a to wystarczy 20% populacji społeczeństwa, która powie nie, wystarczy, wystarczy do tego, aby się postawić, ponieważ te 80% nie będzie za, oni będą obojętni im będzie. Nawet wczoraj miałem taką ciekawą rozmowę. Bo do tej pory myślałem, dopóki póki nie wybuchł wirus i tak dalej, myślałem, że ludzie są inteligentni, że potrafią myśleć racjonalnie. Okazało się, że nie. I tak naprawdę ludzie są głupi. Ludzie są głupi. 80% społeczeństwa ma niski iloraz inteligencji, jest głupia i jest takim prawdziwym bydłem, które podąża za nielicznymi. I wydaje mi się, że są trzy typy ludzi. Tak wczoraj sobie o tym myślałem, jadąc samochodem. Jest typ ludzi inteligentnych, którzy wymyślają pewne wynalazki, jest typ psychopatów y, lub też ludzi, którzy po, po prostu chcą władzy, chcą rządzić, i y, jest typ bydła. I to bydło podąża za rządzącymi, korzystając z wynalazków tych inteligentnych. Y, i, I gdzieś tak mniej więcej wygląda świat widać to też na polskiej scenie chociażby politycznej, jak powiesz coś przeciwko Pisowi, to zaraz powie ktoś, a za PO to było lepiej, jak powiesz coś przeciwko PO, to ktoś zaraz powie, a co, a za PiS-u teraz jest lepiej, tak jakby były tylko dwie partie. Ludzie skaczą z jednej strony na drugą, teraz w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby znowu PO wygrało, tak jakby, <laughs> tak jakby ludzie zapomnieli, dlaczego 8 lat temu nie zagłosowali na nich i dlaczego przegrali więc no, większość ludzi niestety jest głupia, ale ta głupia część społeczeństwa po prostu jak bydło podąża za tymi silnymi. Więc jeżeli się uda nam 10, 15, 20% ludzi zebrać i postawić, no to ci głupi po prostu podążą za tym i, i przystaną na tym, że tak, faktycznie nie powinno być CBDCs i tak dalej. Więc warto jest ludzi jak najbardziej uświadamiać. To mówisz o swoich rozkminach, które miałeś w Walcie, teraz słuchając się o taką rozkminę, że Mówię o tym, że ludzie są głupi. no Ludzie są głupi, bo pozwolili sobie być głupimi i zatracili taką możliwość, taką umiejętność analizy. Ja pamiętam, jak mojej świętej pamięci Babcia mówiła, słuchaj innych, ale myśl swoje. No i gdzieś tam tego myślenia zabrakło. No i też po prostu, niestety, bardzo często ludzie do mnie łatwiznę. Kolejne pytanie tyczy się tego, gdzie można zakupić mentoring. O to też ludzie często pytają. Y jeżeli chodzi o mentoring, no to oczywiście linki znajdują się pod moimi filmami, pewnie pod tym filmem też będzie link do zakupu. Więc to nie jest jakieś trudne. Natomiast odpowiadając jeszcze na to, że ludzie są głupi. Wiesz co, wydaje mi się, że ludzie też zostali bardzo mocno ogłupieni. Jeżeli chodzi o samą Polskę, no to oczywiście nasza inteligencja była wybita przez ruskich, najpierw dojechana przez Niemców, potem dokończona przez ruskich, więc nie ma się co dziwić, że no dopiero jesteśmy na etapie odradzania powiedzmy naszej polskiej inteligencji, ale też ludzie są po prostu ogłupiani przez media, przez telewizję. Zresztą wystarczy zobaczyć, co króluje na, w telewizji. E, jakie programy e, są, są, są puszczane dla ludzi, e, jakieś wiesz, mięsne jeże i, i, i tego typu e, rzeczy. E, na YouTubie też doszliśmy do etapu, gdzie, gdzie, gdzie ludzi jara, to jak ktoś komuś wywali w rej e, i, i kogoś opluje i najlepiej zwyzywa, więc e, no, zeszliśmy bardzo nisko, jeżeli chodzi o społeczeństwo. No ale to nie znaczy, że ci inteligentni nie powinni walczyć, uświadamiać innych i gdzieś tam budować te 15-20% świadomości w społeczeństwie, by chociażby nie dopuścić do niewolnictwa, bo to, na co my pozwolimy, tak jak zawsze powtarzam, będzie normalnością dla naszych dzieci. Więc jeżeli komuś nie chce się nawet tego robić dla siebie, no to niech pomyśli, czy chce, aby dzieci żyły w społeczeństwie podległym rządzącym i, i nie mogły nic z tym zrobić. Czy, czy, czy będziecie mogli spojrzeć dzieciom w oczy, że doprowadziliście do takiego świata, w którym muszą właśnie żyć, bo wam się nie chciałoby płacić pieniędzy z bankomatu i płacić gotówką i czekać, aż, aż kasjerka wyda resztę. No ciekawe czasy, w których żyjemy. Zawsze pewnie były ciekawe czasy, bo gdybyśmy zapytali naszych rodziców, też by to odpowiedzieli, naszych dziadków też by to odpowiedzieli, ale myślę, że my jesteśmy no, w takim etapie, gdzie bardzo mocno świat przyspieszył, dzieje się mnóstwo rzeczy, jesteśmy ogłupiani, takie upupianie, jak u Kombrowicza w Ferdydurce bardzo mocno zaczyna być widoczne. Ja zapraszam wszystkich na live'a. Live odbywa się w czwartek, 3 listopada, a Tobie, Fil, dziękuję za dzisiaj. Link macie poniżej i do zobaczenia w takim razie w czwartek. Pozdrawiam. Cześć. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.